28 sierpnia około godziny 8.50 na drodze krajowej nr 8 tuż za granicą powiatu wrocławskiego w kierunku Dzierżoniowa doszło do zdarzenia drogowego. Kierująca samochodem marki Peugeot wjechała w tył samochodu marki Saab, którym podróżowało 5 osób, w tym trójka dzieci. Szczęśliwie nikt nie odniósł większych obrażeń. Na miejscu pracowała dzierżoniowska drogówka i straż pożarna. Utrudnienia w ruchu trwały około 1 godzinę.